Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj mamy 11 sierpnia. Właśnie wjeżdżam do Zakopanego. Postanowiłem się wybrać na wycieczkę, coś zwiedzić. Za 400 metrów skręć w lewo. Zwiedzić opuszczone rzeczy, opuszczone miejsca, w których już byłem parę lat temu. Po drodze odwiedzić znajomych. Popodziwiać góry. Dzisiaj niedziela. Właśnie jadę na jedno miejsce, gdzie jest widok. No i coś wam ponagrywam z tego dnia. Godzina 6:30, pełno ludzi. Pewnie jakieś wycieczki przyjechały. Ja mam jeszcze 3 km do celu. Na tak zwaną Antałówkę, takie wzniesienie, gdzie widać ładnie góry widać. Wejdę do pierwszego pokoju. Kibelek, prysznic. Pokażę wam, jak to wygląda. Tak to wygląda, wszystko poniszczone. Okien nie ma. Właśnie idę na punkt widokowy zwany Antałówka. Dużo ludzi dzisiaj w Zakopanem, pełno wycieczek, samochodów, autobusów. Zastanawiam się, czy pójdę na Krupówki do centrum miasta. Zobaczymy, czy znajdę jakiś parking. Parking na jakichś prywatnych posesjach kosztuje 30 zł. Nie będę tyle płacił. Za chwilę postoju. Tu jakiś domek. Nie wiem, czy tu ktoś mieszka, czy tylko przyjeżdża odpocząć.
Jest jeszcze zejście do piwnicy. Zobaczymy, co tu mnie czeka ciekawego.
Jestem w Myślenicach. Pierwsze miejsce zamknięte. Zabarykadowane, nie ma jak wejść. Ale chociaż się przejdę wokół kościoła, wam pokażę kościół. Pewnie jest tu więcej kościołów, duże miasto. Ale dookoła tego się przejdę, wam go pokażę. Później jeszcze zobaczę, czy jeszcze jakieś miejsce jest. A chyba jeszcze dwa są. Powoli się robi ciemno. Dzień się kończy. Jutro z powrotem do Zakopanego. Pewnie po drodze też. Pewnie jutro po drodze też zwiedzę jakieś opuszczone miejsca. Muszę zrobić szerszy kąt. Coś za coś, szerszy kąt, ale słabszy idzie. Jakość słabsza. Chciałem tam iść z prawej strony, ale ksiądz tam siedział na ławce. Czytałem na internecie, że ktoś tu oblał farbą wszystko, jak widzicie. Stan jest słaby. Może dam lepszą jakość. Tego można powiedzieć, że ukarają za to, jaki tu jest stan. Tak wygląda restauracja. Jest wyjście na taras. Właśnie zauważyłem, że mam 4% baterii. Więc zobaczymy, ile mi się uda nagrać.
Jestem w Rabce Zdrój. Obiad kupiony, spaghetti i zupa fasolowa, razem dałem 25 zł, więc bardzo taniutko. Ale co nie jest tanio, to właśnie to. 10 zł za skorzystanie z toalety. Sztuczców też nie było do obiadu. Muszę sobie jakoś poradzić. Zjem sobie obiad, później pójdę do parku. Tam można kupić pamiątki, jakieś magnesy na lodówkę. Jest fontanna. Pójdę sobie pozwiedzać, później jadę dalej do nowego targu. Zupa zjedzona. Spaghetti zostawiam sobie na później. Idę w stronę parku po pamiątkę na lodówkę magnes dla siostry. Dzisiaj gorąco. Po drodze wam pokażę fontannę. Tak jak widzieliście wcześniej, obiady tanie, ale skorzystanie z toalety 10 zł. Dla mnie to przesada. No rozumiem złotówkę, dwa, ale 10 zł. Później jadę do Zakopanego jeszcze. Nowy targ, Zakopane, pozwiedzać. Później będę się kierował w stronę domu, ale pojadę przez Bielsko-Białą, bo tam mam też do zwiedzenia parę rzeczy. Jestem w parku, idealne miejsce w taką pogodę. Cisza, spokój. Ładna temperatura, chłodno. Tu gdzieś widziałem też opuszczony dom, opuszczoną willę. Ale raczej stan nie pozwala na wejście. Tu mamy też taki ładny domeczek. Byłem przy magnesach, okazało się, że zamknięte. Cena za jeden magnes, jak było widać przez okno, 10 zł, więc też trochę drogo, można powiedzieć. Zmierzam teraz wam pokazać tą opuszczoną willę, opuszczony domek, do którego raczej nie można wejść, jest zamknięty. Grozi zawaleniu. Przejdę się dookoła jeszcze parku. Widziałem znaki na tężnię solankową. Może tam też się przejdę. I będę wracał do samochodu i będę jechał dalej. Tak wygląda ten domek. Nawet z zewnątrz nie zaprasza do zwiedzania. Jak na razie wszystko pozamykane. Nawet jakby było otwarte, to bym chyba raczej nie wchodził. Grozi to zawaleniu. Idę jeszcze zobaczyć fontannę. Tu widzę jakieś armaty. Z czasu wojny. Panowie koszą trawę, więc może być trochę głośno.
cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w czasie II wojny światowej. Jestem przy fontannie, piękny park, wszystko ładnie zadbane. Ładnie wszystko zadbane, czyściutkie. Żadnego wandalizmu. To za chwilę możemy zobaczyć jakieś pomniki. Kolejne ładne miejsce. Jan Paweł II, szlak papieski w Beskidzie, Drabka Zdrój. Na terenie parku znajdują się też zjeżdżalnie, dmuchane boisko do siatkówki. Można sobie wypożyczyć takiego kardy napędzane siłą mięśni. Kręgle, dużo atrakcji, tam dalej jakiś plac zabaw, wspinaczki dla dzieci, park wspinaczkowy, park glinowy. Jestem przy tężni solankowej, ale coś ta woda przestała lecieć, nie wiem dlaczego, może wyłączyli. Jest też dom solankowy, ale zamknięte, wypożyczalnia tych rowerków. Dużo atrakcji. Można sobie kupić lody. Pan stoi z takim rowerem i sprzedaje lody.
można zobaczyć mapę tego parku. Tak jak mówiłem, ogromny obszar. Tężnia, kawiarnia, pomnik, place zabaw, fontanny, korty tenisowe, miasteczko, skatepark, boisko sportowe, siłownia, dom slanki, kino nawet jakieś. Tu prawdopodobnie jakieś występy są organizowane. Duży plac, tam jakaś scena. Wodny plac zabaw. Tam nie będę szedł, za dużo ludzi. Dzieci się bawią. Ja już powoli wracam do samochodu. Tu na wyjściu jeszcze jeden pomnik. Profesor Jan Rudnik. Można było sobie przeczytać. Teraz wyjdąc z tego parku od razu czuć duchotę, aż się nie chce iść. Teraz jeszcze autem pojadę do nowego targu. Do nowego targu okna pootwierane będą. Oczywiście będzie przewiew, trochę zimniej, ale później znowu będzie głowa boleć. Nie ma klimy. Jak się włączy wentylację, to jest jeszcze gorzej, bo ciepłe powietrze wali w twarz. Jakoś trzeba sobie poradzić. Teraz za kopianką pewnie pojadę. Pewnie będę większość czasu stał w korku. Wszyscy jadą do Zakopanego. Ja w nowym targu jeszcze mam do pozwiedzenia parę miejsc, hotel, elektrociepłownia i coś tam jeszcze. Później do Zakopanego na Gubałówkę, na Krupówki się przejść, ponagrywać mam i będę wracał do domu przez Bielsko-Białą. Tam też do zwiedzenia parę miejsc ciekawych, w których już byłem dużo razy, ale nigdy nie nagrywałem.
Widać okna zabite deskami. Kolejny pokoik. Przejdę szybko dookoła koparki, włączę wam tryb szerokokątny. I będę zmierzał na górne pomieszczenia. Będę zmierzał na górne kondygnacje. Już też zdemolowana. Jestem na samej górze. Za chwilę będę. Byłem tu kiedyś, jak jeszcze nie robiłem filmików. Obszar jest duży. Najlepsze wrażenie robi komin.